A moment from now, on a TV screen not far away. On the record, off the QT, and not at all hush-hush. You'll laugh, you'll cry, you'll buzz. You are not alone. Before you die, you play this game. It's not how you play the game, it's how the game plays you. Once in a lifetime comes a video game that makes you feel like falling in love all over again. This is not that game. You'll never get caught. You're on a mission from Cenit. Box office smash. Welcome to Cenit. Grałeś kiedyś w Baza? No grałem i co? No i właśnie w związku z tym audycja Gramy na Maxa postanowiła wziąć na warsztat zupełnie inny tytuł. Ostatnio tak, to w gramy. Ogóle branie na warsztat jest bardzo modne. Branie na warsztat? Tak jest, Cenit Homebox Smash. To jest taka konkurencja na Xboxa 360. Między innymi, bo jest też na Wii. Cenitów wyszło naprawdę sporo i jest tego naprawdę dużo, dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się, jak wygląda trochę inny Baz. I nie ukrywam, że będzie to cały czas porównywanie, z tym, że też nie do końca. Nasz box office smash bowiem zajmuje się tylko jednym gatunkiem rozrywki, czyli filmami. I jak sama nazwa wskazuje, są to tylko i wyłącznie hity, które właśnie doznały tego zaszczytu wstąpienia do tak zwanego box office, czyli najlepiej sprzedających się filmów wszechczasów ever. Ale dodajmy, że chyba w Ameryce tak naprawdę. Tak, w Ameryce, bo no, co tu dużo mówić, gra jest... no, na pudełku są polskie napisy, ale co więcej, będziemy do tego wracać. Na czym to tak naprawdę polega? Dokładnie na tym samym mechanizmie znanym z Baza, aczkolwiek zdaje mi się, że dużo lepiej zaprojektowanym. To odpalając prawda. Grę, podłączacie przede wszystkim pady do Xboxa i tutaj warto zwrócić uwagę, że działają one na podczerwień, ale w przeciwieństwie do padów do Baza, można nimi sterować również w dashboardzie, jak zwykłym padem. Tak jest, nazywajmy je... pewnym ograniczeniem. Nazywajmy je po prostu bazerami. Tak, one są nawet w instrukcji chyba nazwane bazerami, więc nie będzie to jakieś tam przeinaczenie. No i cóż, wybieramy własną postać. Tylko jeszcze jeden minus. No dobra, tak jak powiedziałeś, one podłączają się za pomocą nie takiego radiowego łączenia, tylko podczerwieni. I mój pierwszy minus. Po co dodatkowy odbiornik, skoro podczerwień teoretycznie mamy wbudowaną w Xboxie? Moja odpowiedź jest taka, że być może właśnie po to, abyś nie musiał ustawiać Xboxa pod telewizorem, faceplate'em w swoją stronę, tudzież w stronę kanapy. No dobra, ale ja nie chcę w ten sposób, okay. Więc... No dobra, ale rozumiem. Drobny minus. Natomiast same tutaj wybieranie prawda postaci jest o tyle nieskomplikowane, że gra korzysta po prostu z waszego xboxowego awatara. To jest super. Jest to super, dokładnie, bo ten awatar jest naprawdę niesamowicie zanimowany. On wyczynia cudne rzeczy. Zachowując oczywiście cały czas charakterologiczne swoje rysy, które nadaliśmy mu podczas tworzenia go dla Xboxa. Czyli mój na przykład był, jak sami widzieliście pewnie, bardzo taki naburmuszony, a Paweł taki radosny misio cygan. Sprzedający w Teksasie samochody. Anyway, mamy bardzo fajne konkurencje. Oczywiście wszystkie pytania są związane z filmem. Przykładowo, widzimy konkurencję, która nazywa się Child's Play. Tutaj jeszcze jedną rzecz warto zaznaczyć, że wszystkie nawet nazwy konkurencji są dalej utrzymane w tym niesamowitym filmowym klimacie. Nie wiem, czy ktoś z was się w tej chwili orientuje, ale Child's Play na przykład to oryginalny tytuł horrorów z laleczką Chucky w roli głównej. I tutaj mamy konkurencję w stylu jest wielka lodówka na środku pustyni, muzyka jak, nie wiem, z Odysei Kosmicznej i nagle na tej lodówce pojawiają się dziecięce rysunki. Wy musicie odgadnąć tytuł filmu, ale tutaj pojawia się problem, bo te rysunki wcale nie są tak oczywiste. Dokładnie. Zobaczycie na przykład Wikinga, panią wikingową, która śpiewa, no to od razu chcecie kliknąć, że jakiś... The Lost Vikings. Tak, albo Eric the Viking i tak dalej. A ona po prostu śpiewa w deszczu i tytuł filmu Singing to... Singing in the Rain. Singing in the Rain, dokładnie. Jak zauważyliście, cały czas mówimy angielskimi tytułami, a do tego przejdziemy zaraz. Mamy jeszcze dużo innych konkurencji. Będziemy znajdywali odpowiedzi na pytania, z jakiego filmu pochodzi dany rekwizyt, dowiemy się, z jakiego filmu jest dane ujęcie, będziemy musieli wypełnić słynne cytaty, będziemy musieli rozpoznać, jaka to postać na podstawie informacji, która jest nam przesyłana, zagramy w krzyżówkę i tak dalej. No trybów jest po prostu multum. Tak jest. Ale jest ten jeden naczelny minus. Dokładnie, bo wszystko jest po angielsku. Ta wszystko gra miałaby bardzo wysoką ocenę, bo jest lepsza niż Baz. Jest lepsza niż Gdyby była po polsku. Animowane awatarki, które naprawdę świetnie się spisują. Ja do tej pory jakoś nie lubiłem grać awatarami. Tu jest po prostu to rewelacyjne, bo gram w końcu sobą, a nie jakoś Sakurą czy kimś innym z Baza. Do tego dodajmy naprawdę rewelacyjnie pomyślane konkurencje. Świetnie to wszystko przechodzi. My siedzimy w kinie, gdzie nasza kanapa jest wyrywana w kosmos, latamy potem po różnych konkurencjach. No i to jest super. Do tego te pomysły z konkretnymi eliminacjami,
tak naprawdę do finału. No to jest przerewelacyjne, ale na Boga, czemu po angielsku? Czemu dokładnie nie chciało się twórcom zrobić tego po polsku? To by poszło, to by tak schodziło z półek. Też tak myślę, aczkolwiek tutaj jest to pytanie raczej do wydawcy gry, ponieważ tytuł jest rdzennie angielskojęzyczny. Nawet mamy stare filmy po angielsku, chociaż to nie zmienia faktu, że i nawet jeżeli macie film, którego nie znacie, obok Epoki Lodowcowej 2 na przykład, bo takowa też tam się znajduje, to da radę jednak odpowiedzieć na pewne pytania. Bardzo podobają mi się oczywiście elementy, w których puszczany jest kawałek soundtracku z filmu, kawałek filmu. Akcji, albo kawałek filmu, dokładnie. Mm-hmm. I pytania są na tyle niestandardowe, że oglądając fragment Monty Pythona i Świętego Graala, możecie nagle dostać pytanie, co na herbie miał wytatuowany koleś, którego grał John Cleese, albo ilu było rycerzy, albo dlaczego się nazywali Knights of Nee. Tak jest, więc te pytania są naprawdę odjechane. Ta gra miałaby u mnie 8+, a może nawet i 9. Ale ze względu na to, że jest totalnie po angielsku, to dla zwykłego polskiego gracza, który zna angielski w sposób taki, w stopniu takim średnim, albo lekko świstaczkowo średnim, no to 1. Tak, ta gra dostaje od nas ocenę 1, dlatego że mimo wszystko grywalność tytułu jest praktycznie zerowa, jeżeli nie znacie angielskiego. Uwierzcie mi, że znając angielski nawet na poziomie zaawansowanym będziecie mieli problemy, a w sytuacji, kiedy odpowiadacie na pytania na czas, ponieważ tutaj leci nam timer w postaci 2000 punktów, im więcej czasu, tym mniej punktów ugracie, niestety nie jest to przychylna dla gracza sytuacja. Jeżeli zastanawiacie się nad znaczeniem słowa, próbujecie wyłowić sens pytania, zanim w ogóle przyjdziecie do odpowiedzi, a tutaj czas ucieka. Dlatego oceniamy Sinet na 1. No i nie pomoże tutaj nawet rewelacyjna cena, bo teraz Sinet z bazerami można kupić za mniej niż 100 zł. Oczywiście oryginalne, nieużywane, nieodpakowywane w sklepie. Natomiast jeżeli ktoś włada angielskim w stopniu naprawdę wyjątkowym i ma paru znajomych, którzy władają angielskim naprawdę bardzo dobrze, spokojnie możecie wziąć Sinet. To będzie party killer na każdej imprezie, z tym, że pozytywny, a nie, tak, że wszyscy pójdą do domu. No, chociaż tak może być, jeżeli nie znacie tego angielskiego. Sinet to naprawdę dobra gra, żałujemy ogromnie, że nie jest spolszczona i jako grę niespolszczoną oceniamy ją na 1, ponieważ tak dla standardowego zjadacza chleba to będzie nuda, stres i też, że tak powiem, frustracja z braku odpowiedzi na pytanie. Tak jak powiedziałem na początku, to będzie wyjątkowa recenzja, bo nie zawsze gramy na maxa.pl. Chyba nigdy nie daliśmy jeszcze jedynki. Nawet Wii Music dostało 2. No. 1 dla Sinet. Trophies are pretty. I like trophies. Except when I don't win one. Then trophies suck. I hate them. Stupid trophies. If I could be any team right now, I'd choose Red Team. Way to go, Big Red! Well, another thrilling competition has come to a close.